Okej, okay, Genali, mam dobrą i złą wiadomość, od której chcesz zacząć? Od tej dobrej, jak zwykle. No to zobacz, mamy tutaj villagerów, przeżyli naszą wielką... O, a ile ich zostało? Nie mam pojęcia, ale niektórzy przeżyli naszą wielką nocną inwazję zombie, więc jest okej. Okay. Okej, okay, super. A ta zła? A co tu się stało? Troszkę nam... To creeper taki sobie przyszedł i tak to trochę to przepraszam bardzo, ty jako pro w Minecrafta nie potrafisz się zajmować creeperami? Ja potrafię, tylko? Creeper nie potrafił się z moim zajęciem zająć. Aha, ale to nie był ten kompres, prawda? Nie, to był zwykły creeper. Tak w ogóle, zauważ, tutaj są dwie compressed cow i mnie zastanawia, czy jak zabijemy tę krówkę, to wypadnie z niej 50 małych. A chcesz ją bić? Tak. No to możesz spróbować. A jesteś pewien, że tak po prostu mogę? Bo zobacz, możemy to sprawdzić bardzo szybko. Po prostu leci... A tak! To jest ta! Dobra, lecimy! I? Ile ich jest? 10 chyba, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem! Osiem! No ale dobra, mamy w takim razie krowy w razie czego, ale słuchaj... Nasza misja na dzisiaj to jest przede wszystkim pójście do któregoś z tych budyneczków. Mhm. Obstawiam, że willa mogłaby być spoko, bo tam są pajęczyny. No i właśnie potrzebujemy też pajęczyny albo jakieś sznurki, żeby tak, zrobić żeby sobie zrobić sitko. Sifter. Dokładnie tak, zgadzam się całkowicie ze wszystkim, co powiedziałeś. Jednakże, czy moglibyśmy zakleić najpierw tę dziurę, którą zrobiłeś, ty i Creeper? No to ja już to robię. Wy zrobiliście, zauważ, jakie że... wy? Ja się... Zauważ, że oboje ja was... się nie zaznajamiam z creeperami. To nie jest mój kolega, proszę mnie zostawić w spokoju. No hej, no ale no, zrobiliście to oboje, prawda? Mogłeś mi powiedzieć, ale proszę pana, tutaj się nie może tak zachowywać. To jest cywilizowane miejsce, tutaj w tym sklepie próbowałem. Wchodzimy z maseczkami. Próbowałem, ale podszedł za blisko i się wkurzył. Aha, czyli poszedł do ciebie, nakichnął na ciebie i to już był dokładnie koniec, tak? Słuchaj, rozumiem, ja to biorę tak, problem. Biorę nam chlebek. Zrobię jakieś podstawowe narzędzia. Tak. Zrób podstawowe narzędzia, one będą najistotniejsze tylko moim zdaniem. Tylko ja nie wiem, czy my tu mamy z czego zrobić podstawowe narzędzia. Czekaj, tak w ogóle powiedziałeś na początku, że chciałbyś pójść do willi, jednak ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł, ponieważ okej, mogą tam być pajęczyny, super, ale znowu jest tam dobra i zła wiadomość. Zła wiadomość będzie taka, że tam będzie prawdopodobnie mnóstwo bardzo źle nastawionych do nas mobów. No tak, no to nie musimy do nich podchodzić. Czoklet, pamiętasz, jak to się skończyło ostatnim razem? To znaczy? Tutaj, z tym zombiakami, ty byłeś tak, o no przecież nie musimy tutaj ich pić, przecież to one zaraz tutaj sobie pójdą. No bo tak było. I tak było. I nagle wyskoczyło 15 kurczę ziomków za bloku i mówią, no to tam masz z moim kolegą jakiś problem? No nie wyskoczyli no, za bloku, no, się tylko się skompresowali, a to jest zupełnie inna kwestia. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest w ogóle taka sama kwestia i wiesz co, w takim razie co? Ludzie pod blokiem tak samo się kompresują? Tak no, myślisz? W takim razie to co chcesz innego zrobić, skoro ci się nie podoba mój plan? Ja mam wspaniały tutaj pomysł, żeby zrobić sobie bazę. Proponuję ale taką. Ale z czego zrobisz sobie bazę, skoro nie mamy podstawowych itemków, a nie zdobędziemy ich, bo to jest zostawić płaski świat. Wszystkich ziemniaków, znaczy wieśniaków, zostawić ich, nie wiem, w jakiejś dziurze na przykład, zabrać im domki, bo wszyscy i tak umarli, i zrobić z tych domków nasz własny. Żeby było taki dom idealnego tutaj kompresacza zombiaków. Osoby, która powiedziała, że zajmie się wszystkimi villagerami, a tak to się skończyło, że zabiła ich wszystkich. To wiesz co, to ja sobie pójdę do willi, ty sobie tej rób co chcesz. A zrobiłeś mi jakiekolwiek narzędzie? Mam narzędzia ja. A ja? Ty będziesz, musimy mieć jeszcze jedzonka więcej. Ty będziesz zbierała itemki. Ale, Czokle, czy ty po prostu, czy ty mnie bierzesz tak o, że ja po prostu umarła? Jest aż duże prawdopodobieństwo, że możesz zginąć, więc... Wow, jesteś jak Lord Farquaad, że wielu z was może zginąć, ale to jest poświęcenie, które jestem w stanie... Hej, Czoklet. Co? Naprawdę nie zrobiłeś mi żadnych itemków? No nie mam materiałów, mogę ci kilo wdać drewniany. Musimy wykopać więcej materiałów. A wiesz, wszystkie rzeczy związane z pajączkami, które zrobiliśmy w ostatnim tym? No tak. No to nie chcę, żebym tego może gdzieś włożyła? To jest bardzo, bardzo istotne. No to będę zbierał.
Ej, tutaj moglibyśmy sobie zamieszkać, spójrz na to. Wiesz co, jeżeli nie ma tutaj jakichś osób, to ja się zgadzam, okej, moglibyśmy to jest dopiero porządna, fajna willa, tylko trzeba by troszeczkę drewna wykopać. Wiesz co, ja tutaj wykopię trochę drewna, żeby móc się w ogóle podsadać albo cokolwiek. Okej, a wiesz co, ja sobie od razu jeszcze zrobię... Co? To są ci ziomkowie, którzy są bardzo negatywnie do nas nastawieni. Gdzie, co, jak? Tutaj pomiędzy drzewami sobie chodził ten taki... Gdzie ty jesteś? Obok ciebie, tutaj. W tą stronę. Tak, i tutaj jest ziomek, który tak chodzi, jakby mu było zimno w ręce. Gdzie? Tutaj. A, okej. Okay. O kurczę, on ma ten. Bigo. Bije go. Dobra. O, dobra, mamy emeralda. Emeraldy z nich wypadają, super. Hej, całkiem nieźle poszło czekolady, a może zrobilibyśmy sobie tutaj chesta? Wiesz co, to jest dobry pomysł. Żeby po prostu włożyć tutaj wszystkie rzeczy i tak, jeżeli się zrespawnujemy przy tamtej wiosce, chyba że nasze łóżko zostało zniszczone, To zróbmy sobie wejście dokładnie w tym miejscu, z którego przyszliśmy. Okej. Będzie dużo łatwiej, I po prostu można włożyć tutaj rzeczy i wrócić najwyżej, jeżeli cokolwiek... To tam jest druga wioska zaraz. Tak. Zobaczyliśmy ją jak zaczęliśmy. Ej, no to trzeba będzie tam też pójść. Chcesz zniszczyć kolejną? Może tak, chcemy zniszczyć kolejną. Ja nie chcę niszczyć żadnych wiosek, ja chcę po prostu je wykorzystać. Wykorzystać? To się tak teraz, okej, dobra. Pyk, ale masz rację, wiesz, pyk. Powinniśmy rzeczywiście tam pójść, ponieważ w sumie... Dobra, jest skrzynka i tu się teraz wkopuję do środka. Poczekaj, a ja jeszcze zostawię sobie rzeczy w skrzynce. Tego emeralda, jedzonko sobie zostawię, ponieważ może być to potrzebne. Dobra. Ja też mogę już iść, a ty chcesz wkopywać, czy ty chcesz... Tak, widzę, już ci idę pomagać. To jest problem. Jaki? Bo on tak jakby sieka mocno. No sieka, oczywiście, przecież to są endowe rzeczy, takie na endgame'owe. Wow, 7 serduszek za jednym razem? No właśnie, mi zostały 2,5 i tak... nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby tam głęboko wchodzić. Spróbujmy znaleźć jakiś skarb, albo właśnie cokolwiek. Czy ja mogę coś powiedzieć? Tak. Czy ja mogę być niemiła? Tak. Co przed chwilą powiedziałam? No, że pewnie zginiemy, Aha, okej, okay. to tylko... O! Słyszałam ziomeczka. W ogóle może poczekajmy do rana? Czy chcesz po prostu iść tak w nocy? Wolę iść w nocy. Poczekaj, dobra, idzie kolejny. Dobra. Ja sobie idę, pa. Zabił mnie, więc lecę w twoim... Tak, ale on za mną też idzie! No to spokojnie. Wszystko w porządku. Czobiet, ja go biję tym... Ja go biję drewnianym kilofem, okej? Już do ciebie idę, spokojnie. Mam dobrą i złą wiadomość. Jaką? Dobrą, że go pokonałam, a złą, że creeper za tobą. Dobra, to wiesz co, ja tu sobie tak skoczę szybko. I jeszcze mam jeszcze lepszą... Pająki są tutaj. A, mam jeszcze lepszą Dużo pająków. Wiadomość, Czoklet. Wypadła mi ta z Sharpness. Czekaj, bo tu jest bardzo dużo pająków, ja muszę wziąć moje itemki, tylko tu jest... Dobra, ja już mam jednego pająka zabitego. Zostaw mnie, gościu, zostawcie mnie. Zostawcie mnie? Tam jest kilku? No, tam są pająki, jakieś tutaj dziwne szkielety i tak dalej. O kurczę, i dużo ich jest, dobra, hej, troszkę może... mi to nie Czoklet, pasuje. Ja mam dosłownie 3 życia. Ja też mam niewiele. Dobra, ten leży. Czy zebraliśmy rzeczy z skrzynki? Nie, ale skrzynka przecież nic się z nią nie stanie, więc możemy, Dobra, wiesz... chodź, wracamy do wioski, może w wiosce będą jakieś pająki po drodze. A ja już mam 4 stringi, więc zostało potrzebujemy nam 9. No to okej, to będzie easy. Chcę ci jeszcze powiedzieć, chyba już ci mówiłam, ale nie zareagowałeś w ten sposób, że mam Sharpness, Iron Axa. Okej, no to nam w sumie niewiele da, ale mamy, okej. Wiesz co, tu muszę coś zjeść. Okej, moja droga, dzień 4, udało nam się przespać, udało nam się wrócić i udało nam się zebrać troszeczkę sznurków, więc myślę, że to wiesz, już czas. Tak, zróbmy... String mesh. Tak, proszę tak, bardzo. Tak. Wiesz co, pytanie, czy dalej chcesz iść do tej willi, ponieważ... Wiesz co, ja bym poszedł, tam są takie skarby fajne, tylko no... No ale na razie, no, po Czekaj, co... zobaczmy o co chodzi, poczekaj, patrz. Mamy to sitko. Czy możemy tu teraz wrzucić coś? Coś się do niego wrzuca? Co się robi z tymi sitkami? Wiesz co, wydaje mi się, że... sieving, o! Może wrzucasz do niego... Patrz, zobacz! Zrobiłam, co? Hej! Co? Wrzuciłam do niego dirta i wychodzi... No po prostu wrzuciłam do niego dirta i wychodzi sugarcane. W jaki sposób sugarcane wychodzi z dirta? No nie wiem, pewnie są to jakieś randomowe dropy.
Poczekaj. Sugar cane wychodzi dalej z dirta, czyli z sugar cane'u wychodzi ten. Spróbujmy zrobić z kamienia. Kamień, tutaj kamienia nie da się włożyć. Pokaż. W sensie, no tak mi się wydaje, jakby ja tutaj próbowałem. Nie wiem, jak ty to robisz. Nie. Kamienia rzeczywiście się nie da, po prostu poczekaj, to jest chyba... Poczekaj, może piasek gdzieś jest. Za mały... Albo żwir. Żwir na pewno da się. Tylko skąd wziąć żwir? Wydaje mi się, że to jest za mały tak jakby level tego shiftera, czy jak on tam się nazywa, sitka po prostu. Ponieważ są jeszcze, jakby zobaczyć, inne tiry. Są jeszcze węglowe, na pewno ironowe i diamentowe, więc nie wiem, czy to zależy od dropów, które one dają. W takim razie potrzebujemy zrobić crusher. Aha, do tego okay. Jeden iron ingot, jeden redstone i to w sumie tyle. Czy mamy takie skarby? Redstone'a nie mamy. Redstone'a nie mamy, wiesz co, ale redstone'a prawdopodobnie... Mamy ten dziwny iron orchang, go trzeba po właśnie pognieść, prawda? A spróbujmy, zobaczmy. Hej, pan górnik może nam dać 8 iron nuggetów za... Za ile? Za jeden emerald. O, mamy mnóstwo, znaczy mamy chyba ze 3, więc możesz tą... Czy jest tu ktoś ten jeszcze? Handel przeprowadzić. Mały kotek. Mhm. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o ten, o to sitkowanie, można tak powiedzieć, możemy wykorzystać w nim gravel, sand, red sand, soul sand, silt oraz dirt. I każdy z nich będzie dropił coś innego. Możesz również skompresować sobie bloki, żeby stworzyć taki wielki skompresowany blok, ale to jest tylko i wyłącznie dla storage. Okay. Więc dużo się nie da z tym zrobić. Uważam, że powinniśmy znaleźć właśnie, jeżeli się da, jakiś po prostu piasek, czerwony piasek, żeby zobaczyć, co tutaj się da. Gdzie ty tu chcesz czerwony piasek znaleźć na płaskim świecie? No nie wiem, może na przykład w tych strukturach. A panowie coś mają? Tutaj krzemień, tutaj strój, nie. A tutaj pan? Gliny nie potrzebujemy. Kurczę, oni tutaj nie mają zbyt dużo do zaoferowania. To możemy pójść do tej drugiej wioski, albo możemy... No tak, druga wioska, oczywiście. Chodź, idziemy. Albo możemy spróbować dalej rajdować tę... Idziemy do drugiej wioski. Tę willę, która ci się tak podobała. Idziemy do drugiej wioski. Okej. Albo najpierw pójdźmy do willi, a potem przejdziemy do drugiej wioski. O, to jest perfekcyjny... Okej, a włożyłeś swoje istotne rzeczy w... Jest skrzynka obok willi, więc tam mogę włożyć. Wszystko przemyślane. Ja muszę znaleźć jakiś skarb. W końcu, proszę. Ale wiesz co? Możemy się wycwanić i wejść od razu po dachu na górne piętro. A dlaczego? Bo nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że na górnym piętrze są. Co? Skrzynki. Tam jest taki ukryty pokój. Tego. Mam cobblestone, wiesz co ja zrobię tutaj? Może nie akurat tutaj, ale powinniśmy ogarnąć sobie ten piecyk. To jest najważniejsze. I też trochę głupio wyszło, ponieważ ja polazłam z tobą do tej willi, nie mając właśnie żadnych narzędzi. Obecnie mam kamienne, więc to będzie w porządku. No, ja też mam tylko kamienne, ale chodź, zobacz, chodź, tutaj idziemy na górę. Ale którędy? Dlaczego tędy? Po drzewkach. Okej, a może po prostu, może farmimy tych villagerów, to nic nie dają villagerzy. To się nazywają villagerzy z tego, z willi. Villa? Jerzy? Tak, dokładnie, możemy ich farmić na emeraldy. Ale oni są bardzo, bardzo trudni do pokonania. No nie, udało nam się zabić ich 5, znaczy no, ja ale rozumiem. Oni biją ci, jak jednego hita ci dadzą, to już jest po tobie. Tak, zgadzam. No nie, no jesteś w połowie po tobie. Chodzi mi o to, że rzeczywiście są oni bardzo trudni do pokonania, ale może dalibyśmy sobie radę. Tak no myślę. Nie wiem, ja bym wolał ich unikać, jak tylko się da. Dach? Przepraszam? Przepraszam, no chciałam ci pomóc. Myślałem, że mnie biją przez ścianę. Nie, dobra. No na szczęście na razie nic za nami nie idzie. Dobra. Ja też patrzę. I... Wiesz, Czoklet, zawsze może... Witam na dachu. Słyszę tej ziomeczka. Teraz kopiemy dziury. I o, to jest biblioteka. Ops. Pa! Pa, 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 fajnie, fajnie.
nie było was wszystkich poznać. Poczekaj, nie uciekaj. Nie. Ja myślałam, że ty chcesz farmić tych głupich, tych takich małych, którzy zabierają ci połowę życia. Ja nie chcę farmić żadnych. Ja chcę po prostu tutaj znaleźć skarb. Pa! Ja sobie poczekam i się popatrzę z drugiej strony. Wiesz co, może też tak, może porzućmy cały w ogóle ten pomysł, żebyś tę oto willę zamieszkiwał. Ja ją po prostu rozwalę na surowce, okej? Skoro chcesz. Ja sobie po prostu z niej pofarmię surowce, cobblestone'a będzie nam trzeba dużo, więc ja sobie tutaj z nim posiedzę, o, tutaj owieczka obok mnie jest. Radzisz sobie? Radzę sobie. Okej, dobrze wiedzieć. Mam skrzynkę. I co w niej? Ale jest tu też ziomeczek jeden. Czy to jest ten ziomeczek, który jest bardzo niebezpieczny, czy taki plus minus niebezpieczny? Ten taki plus minus niebezpieczny, chodź. No to bij się z nim, ja tam nie wchodzę. Możesz mnie nazywać tym chickenem, ale... Ja się z nimi nie będę bił, ja to zrobię wszystko sposobem. A jakim? Czekaj, czy ty masz jakieś w ogóle tajemne myślunki, których ja nie jestem w stanie ogarnąć? 200 IQ. Aha, to jest po prostu 200 IQ, rozumiem. Mhm. To jest mój tajny sposób 200 IQ, tylko nie wiem jak bez siekierki tutaj się sobie z tym poradzę. Ja mam siekierkę. No wiem, ale ty sobie uciekłaś, tchórzyłaś cykor. No oczywiście, że tak, po prostu jestem w stanie zauważyć, że coś jest poza naszym levelem, no. Ale ja tam nawet nie wchodziłem do nich. Ale ja już dostałam łapą, ja już dostałam rekinem z podziemi, więc ja już dziękuję bardzo, to już jest koniec mojej przygody. A jakby tak, zrobić tak, to jest w ogóle, czy oni są sprzedawcami jakichś tulipanów? A słuchaj, może... Stoi tutaj dwóch przy kwiatkach, tu jeden chce mnie zabić. Ej, to może oni wcale nie są tacy źli. Myślę, że raczej są. No hej, może oni po prostu sobie sprzedają tulipany, robią sobie swój handel, mają swój sklepik, a ty przyłazisz i im, kurczę, zabierasz ich te, i rzeczy. O. Ja tutaj muszę być bardzo ostrożny. Okej. Okay. Okej, okay, to bądź ostrożny. Czoklet, czy tam się coś dzieje strasznego? Jeszcze nie. Wiesz, że można zrobić emerald mesh? Tylko z diamentowego mesha, więc troszeczkę nam to dalej... ja, wiesz co, zaczyna być troszeczkę ciemniej, to ja pójdę pospać pójdę. Okej? Okay? Dobra, a ja mam skrzynkę i w skrzynce były kwiatki. O-o! To ja sobie wrócę może. Poczekaj, ale tam nie ma chyba tam jest kilka skarbów, prawda? No na pewno jest, tylko że akurat w tym pomieszczeniu, do którego się dokopałem byłem i się cieszyłem, że jest skrzynka, to nie wiem. To hej, mówię ci, oni są po prostu bardzo delikatnymi, bardzo zaradnymi. Tu jest jakaś jadalnia. Kwiaciarzami? Tak, dokładnie. I oni sobie tutaj robią te tulipany. Przychodzi im typ, wrzuca, kurczę, nie wiem. O-o. Co? Nic. Po prostu w naszej wiosce jest kompres zombie. Trzeba uważać, który to. Wiesz co? Ty już do wioski wróciłaś? Oczywiście, że tak. Powiedziałam ci, że idę spać. No to wiesz co, to ja może do tej nowej wioski pójdę, co? A, okej, okay, jeżeli chcesz się aż tak... po prostu rozdzielać. No, w sensie do niej jest bliżej niż do naszej. Okej, no to idź tam do niej, tylko błagam cię, nie bij niczego, ponieważ nie chcemy zabić kolejnej wioski, rozwalić. Po prostu pójdź spać i rano się spotkamy, dobra? Okej, czy coś w tej wiosce jest ciekawego? Halo, dzień dobry. Ty znajdź sobie tylko łóżeczko czyste. O, jakie ładne drzewo mają. Dobra, to ja tutaj szukam. Halo. Łóżko, dzień dobry, przepraszam, o, dzień dobry, o. Czy ty właśnie wykopałeś kogoś z łóżka? Tak, przypadkową obcą osobę w jej własnym domu. Co? Dużo jedzenia i emeraldy. Okej, czy jest sens, abym ja wyszła do tej wioski? Ja tutaj cały czas stałem bloki przypadkowo. Już ci mówię, czy chyba nie, chociaż jest tu bardzo blisko do tej dziwnej, do tej dziwnej budowli, do której też moglibyśmy pójść. Okej, to widzę, że bardzo dużo chcesz dzisiaj zrobić. W sensie, no nie, no, tej budowli to dzisiaj nie, bo to jest już zbyt hardkorowe na razie. Ale na razie się rozejrzę, o, może będą handlować z nami jakimś lepszym towarem, co? Tutaj ziemniaczki. W sensie, o, zaczęło padać jeszcze. W sensie tutaj wieśniacy, może mają jakieś...
O, to jest bardzo złe. To jest bardzo złe. Co jest bardzo złe? Że pada. A dlaczego? Bo się moby będą pojawiać. Aha, no dobrze, no to w takim razie może słuchaj, może zostań w wiosce, dopóki nie przestanie padać. Kim jest ten ziomeczek? Przepraszam? Pan jest. O, owczarzem, no dobra. Owczarz. No to nie, to nie. Owczarz mnie nie interesuje. Ty tutaj, kolego, masz coś? Też nie. No to ogólnie wiesz co, ja chyba wracam do ciebie w takim razie. Okej, okay, wiesz co, ja proponuję może tutaj, jak już wrócisz, zrobimy sobie jakiś domek dla nas oboje. Problem polega na tym, że nie mamy w ogóle surowców, ponieważ jedyne surowce, jakie tutaj są, to jest dirt i może czasami kamień oraz drewno. Więc tam jest trzecia wioska. No bo tych wiosek tu jest bardzo dużo. Okej, okay, to tylko będziemy po prostu mogli... Jak co? Do ciebie teraz dojść? Poczekaj, spróbuję do ciebie jakoś dobiec. Jestem. A, dzień dobry. W ogóle nie zauważyłam, że cię nie było. 8 emeraldów, 1 gold nugget. Mam nawet strój. Wiesz co? Co? Mnie zastanawia najbardziej, skąd moglibyśmy znaleźć redstone'a, który jest tak niesamowicie istotny w tym momencie, ponieważ bez redstone'a nie będziemy mieli tego crashinga, czy jakkolwiek on tam się nazywa. Czekaj, on się chyba jakoś nazywa inaczej. A jakbyśmy się wkopali w ziemię, może tutaj rzeczywiście pod ziemią są nadal rzeczy? Crasher, przepraszam, nie crashinga. Crashinga to jest nieważne. Crashera byśmy, potrzebujemy crashera. Myślisz, że to ma sens? Tu jest jakiś, poczekaj, tu jest jakiś... Kamień, no to kamień mamy. No bo zobacz, potrzebujemy i irona, o. I bedrock. To tyle, that's all, folks. Okej, okay, w takim razie, jakbyśmy mogli znaleźć... Poczekaj, redstone na pewno moglibyśmy znaleźć w tej jednej z tych struktur. Na pewno w budowlach są tego typu rzeczy, tylko trzeba by do nich pójść i je pozwiedzać. To drzewo mnie tak zachęca, do tego drzewa trzeba będzie się wybrać. No ono wygląda prawie jak mój dom. No to co, idziemy do tego drzewa w kolejnym odcinku? Można, tylko... Szykujemy się? Na ten, na to zadanie proponuję zrobić o wiele więcej niż po prostu pójść do willi i powiedzieć: hej, idziemy do willi! Hej, ale może w tym drzewie nie ma żadnych złych postaci? A, jesteś tego pewien? Może nikt ci nie chce krzywdy tam zrobić? Ja nie jestem tego pewna, uważam, że ta willa, o, nie ta willa, te struktury wyglądają jakby każdy z nich miał jakiegoś swojego własnego bossa. Ach. No hej, ja tylko mówię jak to wygląda, ja mówię jak jest. Dobra, w takim razie, żebyśmy tutaj mieli troszeczkę więcej jakiegokolwiek jedzonka, to proponuję zrobić piecyk. Ale nie mamy węgla. Nie mamy węgla? Nie, możemy używać... Mamy 4 coal nuggets. No okej, okay, ja używam teraz drewna, ale no... Dlaczego smoking potatoes? Aha, okej, okay, dobra. Mamy potato, więc będziemy mogli sobie zrobić te takie, które dają troszeczkę więcej głodu. No a póki co, słuchaj. W następnym odcinku jest misja drzewo. Misja drzewo, a póki co, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście... A, przepraszam, to był tylko wilaczek, który otworzył i zamknął drzwi 3 razy w tym samym czasie. Do widzenia, cześć! Do widzenia, cześć!